Temat o tym, co mało kto z nas lubi, a co jest nieodzowną częścią życia. Czy to czasem nie jest coś, czego nam trochę czasami brakuje, w sensie tej woli walki? Zobacz, jakie oni mieli przeciwności, nie? Porażka jest częścią naszego życia. Witam w poniedziałek. Dzisiaj temat, myślę, bardzo ciekawy. Temat o tym, co mało kto z nas lubi, a co jest nieodzowną częścią życia i z czym, o co ostatnio trochę się ocierałem, nie? I trochę też opowiem o reakcji na, no właśnie na to. A na co? A, dowiesz się za moment. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. To jest Excellent Work Vlog. Łapka w górę, subskrybujka i zaczynamy. Jestem w programie Szkoła Prezentacji Mirka Brunejko i tam była okazja do spotkania się na żywo za pomocą Zooma, czyli takiego narzędzia do telekonferencji, spotkać się z Karolem Bieleckim. Karol Bielecki, być może już po samym nazwisku wiesz, kto to jest, natomiast dla przypomnienia, to jest osoba, która grała w piłkę ręczną. Tak, była szczypiornistą i miała wypadek w czasie meczu. No, jeden z przeciwników, Chorwat, tak pechowo uderzył kciukiem w jego oko, że on to oko stracił. No i był problem w sytuacji, w której on stracił oko jako gość, który grał w reprezentacji Polski, był na bardzo wysokim poziomie. Uwaga, po miesiącu wrócił do gry w piłkę ręczną. Teraz powiesz, no dobra, kontuzja oka, ja się podniósł, nie? Teraz żebyś złapał skalę, o co chodzi z graniem w piłkę ręczną i o co chodzi ze stratą jednego oka. Spróbuj sobie zamknąć jedno oko, złapać dwa ołówki albo dwa długopisy, jeden do jednej ręki, drugi do drugiej. No ja teraz nie jestem w stanie, bo w drugiej ręce trzymam telefon, ale spróbuj sobie zamknąć jedno oko, dowolnie które, i spróbuj końcówkami, trzymając w ten oto sposób jeden długopis i w drugiej ręce drugi, spróbuj te długopisy czubkami ze sobą styknąć, nie? Chodzi o to, że my, ludzie, mając dwójkę oczu, po to je mamy, żeby widzieć przestrzennie. Tak jak w aparacie mamy dwa obrazy, żeby ten z tyłu w telefonie, żeby się rozmazywało ładnie, to po to też mamy oczy. Widzimy głębiej, widzimy przestrzennie. Jeżeli zamkniemy sobie jedno oko, no to widzimy wszystko jako płaski obraz. Tracimy pewną część tego naszego widzenia, nie? Więc granie w piłkę ręczną, w ogóle w taki sport, gdzie wymaga to praktycznie non-stop łapania i podawania i oszacowania odległości, no bo na tym to polega. Widzenie przestrzenne pozwala oszacować nam odległość. Szacowanie odległości przy podaniach z jednym okiem to jest w ogóle pff, nie? I teraz do czego dążę? Do tego, że gość się nie poddał. Stracił oko i po miesiącu wrócił do treningów. Szacun, czapka z głowy, łzy w oczach, naprawdę. Oglądałem reportaże, to wow. Słuchałem też o tym, o czym mówi. I on powiedział takie mądre słowo, ale do tego, co powiedział, to wrócę za moment. Drugi przykład takiego sportowca. Kubica, nie? Też straszny wypadek, problemy z ręką. No i co? I wrócił do Formuły 1. Wrócił do najbardziej prestiżowych wyścigów świata. I okej, możemy mówić, zajmował 19-20 miejsca przez tamten sezon, w którym jeździł w Formule 1. Ale który w ogóle człowiek dokonał czegoś takiego? W ogóle być w top 20 kierowców najszybszej formuły na świecie. Z problemami z ręką. Jako powrót. No wow. Wielki powrót, nie? I to też jest człowiek, który ma hard ducha i się nie poddał. 7 lat mu bodajże, jak się nie mylę, zajął powrót do tego. Do tego sportu. I teraz ja się pytam, czy zestawiając takie challenge, nie? Takie kłody pod nogi, faktycznie jakieś niedowłady, problemy zdrowotne z oczami itd. i powrót w świetle właśnie takiej kontuzji do sportu na najwyższym światowym poziomie, zobacz. Czy to czasem nie jest coś, czego nam trochę czasami brakuje, w sensie tej woli walki? Zobacz, jakie oni mieli przeciwności, nie? I to jest coś, co powiedział Karol, że porażka jest częścią naszego życia. Pytali się go tam, bo to szkoła prezentacji, pytali się Karola, jak on odbiera na przykład to, że prezentacja mu nie wyjdzie. Uczył się robić tak, opowiadać się swojej historii życia właśnie w dobrej prezentacji. Jak się czuje w momencie, gdy widownia go gdzieś tam nie odbiera tak, jakby chciał, żeby go odbierała. On mówi, że to trochę jak na meczu. To nie jest tak, że jak wychodzisz na mecz, to wszystko w tym meczu wychodzi.
no nie wszystko w tym meczu wychodzi, nie? Mamy nie zawsze ten komfort, że mamy dobry dzień. No, czasami nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, żeby szło i nic na to nie poradzimy. Natomiast to nie jest wina nas jako takich. W sensie to nie jest tak, że my jesteśmy dobani i nigdy nie będzie lepiej. Po prostu mieliśmy gorszy dzień, przyłożyliśmy się maksymalnie, daliśmy z siebie wszystko w tym meczu, ale po prostu nam nie wyszło. No i życie toczy się dalej. Porażka jest częścią naszego życia. Jeżeli nie przegrywamy, to gramy w za słabej lidze. To gramy z za słabymi przeciwnikami. Przecież taki Karol Bielecki mógł sobie grać gdzieś tam w jakiejś niższej lidze, no i on tam by wszystkich orał, nie? No bo to jaki problem? Ale tu nie o to chodzi, nie? Właśnie o to chodzi, żeby umieć te porażki znosić i wyciągać z nich nauczki. Bo porażka to nie jest nic przyjemnego, tylko kiedy jest to coś przyjemnego. Natomiast bardzo dużo nas uczy. I to właśnie o tym chciałem z tobą, bo z tobą się, tym, może tak, tym się z tobą chciałem podzielić, abyśmy zestawili te nasze przeciwności, które mamy na co dzień, które mówimy, że są dla nas przeciwnościami, bo na przykład czegoś tam nie możemy zrobić, nie wiem, no dowolna rzecz, podstaw co chcesz, nie? Że mamy pewne przeciwności, nie możemy teraz, bo i wymieniamy, nie? Pada deszcz, nie mam czasu, nogi mnie bolą, plecy mnie bolą, nie dzisiaj, pojutrze, bo ktoś za chwilę do mnie przyjedzie, bo sobie muszę zagrać na kompie, bo jestem zmęczony, blablabla. Nie? Jedziemy, sypniemy tymi wymówkami. No tak, no ale co miał Karol zrobić? Co miał zrobić Robert Kubica? Jak te nasze wymówki wypadają na ich tle, nie? No, także w garść, jedziemy. To był Excellent Work, skuteczna nauka Excela, a w zasadzie Excellent Work Vlog. Mówił dla ciebie Michał Kowalczyk. Jeżeli ci się podobało, łapka w górę, subskrybujka. I widzimy się w kolejnym vlogu. Dzisiaj mam nadzieję krótko, inspirująco do działania. Trzymaj się, hej.